Witajcie myczkolatki w tym oto filmiku. Dzisiaj chciałabym wam pokazać, co dostałam na święta wielkanocne. Ja szczerze bardzo lubię oglądać tego typu filmiki, bo po prostu mnie to ciekawi, ale to też jest świetna inspiracja, co danej osobie kupić na dane święta. Więc tak, jeśli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, jest to bidon w fioletowym, pięknym, jasnym kolorze. Jak możecie zauważyć, ma tutaj taką grafikę królika. No i z tyłu, ma takie uszka. Bardzo fajnie to wygląda moim zdaniem. W środku jest, jak widzicie, taki metalowy. No i super sprawa, i on był kupiony na AliExpress, z tego co wiem. Kolejna rzecz, jest to ogromna maska do włosów z firmy Pro Salon. Ja już ją wąchałam i używam, jest naprawdę bardzo fajna. No i ślicznie pachnie, ponieważ jest ona kokosowa, więc super. Kolejna rzecz, jest to przepiękny żel pod prysznic. Dawno się nie zachwycałam takim żelem, z tego względu, że jest on truskawkowy i jak widzicie ma bardzo ładne opakowanie. Sam w sobie pięknie pachnie, tak słodko. Ja uwielbiam tego typu zapachy, no i też jest różowy, też mi się to mega podoba. Kolejna rzecz, jest to taki mały długopisik, ale jest on dość śmieszny, ponieważ jak widzicie jest on w kształcie królika. No i ma tutaj takie dwa uszka, no i ma dwa wkłady, jeden to jest czerwony, a drugi to jest chyba czarny, z tego co pamiętam. No i tak śmiesznie to wygląda. I jeszcze dostałam temperówkę, która również jest z Tigera. Jest ona taka różowa, neonowa, co mi się średnio podoba, bo ja bardziej gustuję w pastelowych kolorach, takich stonowanych, ale przynajmniej jest różowa. No i co, jest w kształcie króliczka, więc to mi się mega podoba. A, i jeszcze zapomniałam tutaj wam pokazać również jedną już ostatnią rzecz z Tigera. Jest to taki pluszak w kształcie króliczka i on już jest właśnie w takim pastelowym kolorku różowym, co mi się mega podoba, jest przeuroczy naprawdę, taki mały króliś. Następnie chcę wam tutaj pokazać takie dwie pary pięknych skarpetek, mega uroczych. Są one z Sinseya i jak widzicie mamy pierwsze takie szare, zwyczajne, z takim jajkiem. Bardzo mi się to podoba. No a drugie są naprawdę mega urocze, wy takie makaroniki. No, są bardzo, bardzo słodziutkie, a ja takie skarpetki naprawdę uwielbiam. Kolejna rzecz, jest to naprawdę dość duży płyn micelarny, ponieważ on ma 500 ml z firmy Bielenda. Bardzo mi się on podoba, z tego względu, że w swoim składzie ma wodę różaną, więc super sprawa. No i jak widzicie, na pewno mi się przyda na wiele razy. Ostatnia rzecz kosmetyczna jest naprawdę dość bardzo ciekawa. Jak widzicie, jest ona tutaj z chińskimi znaczkami, czyli można się tutaj domyślę, że jest ona z AliExpress. No i jest w dość fajnym, ciekawym opakowaniu. A co to jest? Są to takie kremowe cienie, że tak powiem. Ja mam taki oto kolorek, jak możecie zauważyć. I jak widzicie, też mam tutaj holo opakowanie, bardzo mi się to podoba. Ta dziwna rzecz w ten sposób właśnie wygląda, też ma bardzo ładne opakowanie, takie rose gold, a ja uwielbiam rose gold. Kompletnie nie wiem, jak to ma funkcjonować, muszę to przetestować. Tutaj się ten cień wysuwa. No, ciekawa rzecz, ale kolory mi się podobają, bo mamy tutaj taki jasny, błyszczący cień i jeszcze taki brzoskwiniowy. Następnie chcę wam pokazać dwa moje nowe dodatki do The Sims 4. Pierwszy jest to Zostań gwiazdą, a drugi jest to Spotkajmy się. Tak naprawdę te dwa dodatki ze sobą się łączą, ponieważ są one związane z taką sławą, z imprezowaniem, więc super sprawa. Początkowo miałam dostać tylko jeden dodatek, Zostań gwiazdą, ale z tego względu, że była świetna promocja w RTV Euro AGD, że taki jeden dodatek kosztował tylko i wyłącznie 55 zł, to dostałam dwa, których akurat mi brakowało. A teraz chciałabym wam pokazać słodycze, które dostałam. Pierwsza rzecz, jest to oczywiście ogromna paczka Kinderków, jak widzicie w takim świątecznym opakowaniu. Ja uwielbiam tą czekoladę i jak słychać, zostały mi chyba tylko dwa batoniki. Następna rzecz, jest to taki czekoladowy króliczek z firmy Figaro. Coś takiego. Chyba pierwszy raz z tej firmy mam czekoladę jakąkolwiek. No ale jak widzicie, mam tutaj takiego śmiesznego królika. Kolejna rzecz jest bardzo oryginalna, ponieważ w takiej przeuroczej, miętowej bombce z takim królisiem, jak możecie zauważyć, z Tigera, tak swoją drogą, zostały w środku zapakowane
MMS-y kolorowe. Jak widzicie, już troszeczkę ich mało tutaj jest, bo troszeczkę się zjadło. Ostatnie już słodycze również są z Tigera, żebyście wiedzieli. I mam tutaj ogromną paczkę takich małych pianek, również w takim świątecznym stylu. Żeby nie było za mało pianek, również dostałam kolejną paczkę, aczkolwiek one są tym razem w białej czekoladzie oblane, więc super sprawa, będą przepyszne naprawdę. Takie czekoladowe jajeczka, które w środku mają masło orzechowe, więc to jest coś przepysznego. Mega polecam. No jak widzicie, również opakowanie jest takie świąteczne. Teraz nagle się zorientowałam, że jeszcze została mi ostatnia rzecz. Nie jest ona słodyczem, aczkolwiek jest to torebka. Przepiękna, już tutaj noszona, dlatego po prostu zapomniałam o niej. Jest w przepięknym kolorze takiego fioletu pastelowego. Naprawdę super rzecz. Jest ona z Sinseya. No i naprawdę mega dziękuję za nią, bo jest totalnie w moim stylu. I tak, to już wszystkie rzeczy, które dostałam. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. I co, widzimy się już w następnym. Buziaki!